Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj jest piątek, 4 listopada. W liturgii obchodzimy wspomnienie świętego Karola Borromeusza, biskupa, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Dzisiejsza Ewangelia, kochani, to przypowieść o nieuczciwym rządcy, którego jego pan pozbawił jego zarządu, dlatego że słyszał o nim złe rzeczy, że trwoni jego majątek. Ten rządca, wiedząc o tym, że niedługo straci możliwość, aby pracować u swojego pana, wiedział o tym, że mogą przyjść bardzo trudne czasy na niego, postanowił, że w jakiś sposób wyrobi sobie dobrą markę, spróbuje zainwestować w ludzi, którzy będą go szanować, kiedy odejdzie i kiedy nie będzie miał już pracy. Kiedy przyszedł do niego pewien człowiek, który był zobowiązany wobec jego pana, że odda mu 100 beczek oliwy, powiedział do niego: słuchaj, anulujemy, zrobimy tak, że zobowiązałeś się na 50 beczek oliwy, będziesz miał mniejszy dług i będzie w porządku. Tamten ucieszony odszedł. Również ten, który był zobowiązany panu tego rządcy, że dostarczy 100 korców pszenicy, ten anulował mu do 80. Również tamten zadowolony odszedł. Ktoś z Was, słuchając tej przypowieści, mógłby powiedzieć: czyżby Pan Jezus popierał krętactwo i nieuczciwość? Żadną miarą. Pan Jezus chce nas nauczyć, byśmy, patrząc na ludzi tego świata, którzy potrafią przewidywać, którzy potrafią ubezpieczać się na przyszłość, inwestować w przyszłość, byśmy my również potrafili inwestować w życie wieczne, byśmy potrafili przewidywać. Niektórzy ubezpieczają się na wysokie kwoty po to, żeby w momencie, kiedy odejdą z tego świata, żeby rodzina miała jakiś grosz, żeby nie została bez żadnego wsparcia. Niektórzy, którzy mają jakieś swoje firmy, w taki sposób uruchamiają mechanizmy, żeby one nawzajem się finansowały, żeby rodzina w momencie, kiedy zabraknie tej osoby, żeby rodzina dalej mogła czerpać korzyści z tego wszystkiego, co będzie generowało kolejne zyski. Niektórzy nawet kupują sobie miejsce na grób, niektórzy piszą testament, niektórzy, spotkałem takiego pana, który wiedział o tym, że już odejdzie niedługo z tego świata, nawet napisał listę gości, których żona powinna zaprosić na jego pogrzeb. Kochani, natomiast jeśli chodzi o inwestowanie w życie wieczne, to wiemy o tym, że nie zabierzemy ze sobą ani żadnych pieniędzy, ani żadnych dyplomów, ani żadnych tytułów, nic z rzeczy materialnych nie zabierzemy na tamten świat. Natomiast to, co możemy zabrać, to albo złe, albo dobre czyny. Dlatego Jezus chce, abyśmy inwestowali w przyszłość, w życie wieczne. Jeżeli naprawdę chcesz inwestować w życie wieczne, to pogódź się z człowiekiem, z którym się ostatnio skłóciłeś. To przebacz człowiekowi, który wyrządził ci krzywdę. To również staraj się wychować dobrze swoje dzieci w taki sposób, aby w momencie, kiedy ciebie zabraknie, one mogły czerpać siłę z Pana Boga. Praktykując pierwsze piątki miesiąca, również inwestujesz w przyszłość poprzez regularne przystępowanie do spowiedzi i do Komunii Świętej. Korzystasz z różnych przywilejów i z różnych obietnic, które Pan Jezus dał wszystkim tym, którzy wchodzą w ten program. Również jeśli martwisz się o swoje dzieci, czy dzieci będą w przyszłości w tym miejscu, w którym Ty będziesz, postaraj się tak inwestować w swoje dzieci, żeby one były również osobami wierzącymi. Nie nakazuj im chodzenia do kościoła, ale daj dobry przykład. Tłumacz, wyjeżdżajcie razem na rekolekcje. Kiedy twoje dziecko będzie nastolatkiem, to często urodą tego wieku jest to, że na pewien czas rodzice tracą autorytet. Więc skontaktuj z rówieśnikami, którzy również wierzą w Pana Boga, którzy mogą przekazać wiarę i utrzymać ten trudny okres w życiu twojego dziecka po to, żeby naprawdę było wierzące. I wtedy, kiedy odejdziesz z tego świata, wiesz o tym, że twoje dziecko będzie dalej szło za Panem Bogiem i Pan Bóg będzie prowadził za rękę. Nie ten świat, ale właśnie Pan Bóg. Tymczasem, kochani, życzę Wam, abyście inwestowali w przyszłość, abyście inwestowali w życie wieczne. Poprzez modlitwę, poprzez dobre czyny, poprzez kontakt z Panem Bogiem i umacnianie się Słowem Bożym i poprzez Eucharystię. Na zakończenie przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, papa. Do jutra.